cała postać kiełkowała we mnie i ze mnie. Agata Kulesza dzięki swojej mądrości, dobroci, jakby w każdym wywiadzie opowiadam, bo takie słowa trzeba sławić. Ona jest wspaniałym człowiekiem, doskonałą aktorką i ona mi tylko pomogła jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w tej postaci, że mogłam już frunąć właściwie nie zastanawiając się, bo ona też ukochała tę Patty. I jeżeli oscarowa aktorka w oczach oscarowej aktorki widzi się aprobatę, no to znaczy, że chyba się idzie w dobrym kierunku. Więc tym bardziej pozwalałam sobie na rozwijanie Patty i szukanie tego co, jak, skąd się to bierze, a co więcej. Więc tych klocuszków jest mnóstwo dookoła Patty. Wiele z nich podejrzewam, że nawet widzowie nie wyłapią, bo ona gdzieś, bo to są klocuszki, które są wewnątrz mnie, ale pomagają mi uwierzytelnić moje działania i to, jaka jestem. Pamiętam, że, bo też jak dostałam scenariusze, to były sceny Patty i dostałam też pozwolenie od Bartka Konopki, że mogę to zmieniać, więc większość tekstów, które widzowie usłyszą, są wykreowane przeze mnie, tylko nie w improwizacji bezpośrednio na planie, tylko ja faktycznie wcześniej, przed planem, w ogromnym szacunku do Agaty Kuleszy, z którą grałam, chciałam być po prostu na planie przygotowana. Ona mi pozwalała na to, więc ja mogłam się skupić faktycznie na tych sztukaterynych, malutkich klocuszkach i jednym z nich na przykład w trakcie właśnie przegadywania sobie sama ze sobą tekstu, co mogę zmienić, co mogę zrobić, że będzie bardziej Patty, nagle zaczęły wychodzić ze mnie mądre słowa. No a skąd dziewczyna z Nizin w więzieniu zna mądre słowa? Wtedy się w tym momencie nie zastanowiłam, tylko je użyłam, a potem nagle kolejnego dnia odkryłam, że dostałam objawienia, aż napisałam do Bartka Konopki, reżysera, że wie Bartek, ona robi krzyżówki, ona rozwiązuje krzyżówki i on to jest genialne. I już następnego dnia miałam całe stosy krzyżówek i faktycznie między ujęciami te krzyżówki cały czas rozwiązywaliśmy, nawet nie wiem na ile zostanie to ujęte w odcinkach. Ale rozpoczynałam albo kończyłam sceny rozwiązując krzyżówki, zadawałam hasła Alicji Mazur, granej przez Agatę Kuleszę i ona mi faktycznie na to odpowiadała, będąc zaskakiwana bardzo często. Więc to wszystko nagle się tak jakoś przeprzyjemnie uwierzytelniało i praca była no, doskonała, naprawdę.